Mohamed. Cześć. Pokój z tobą, co słychać? Jak twoje zdrowie? Pokój z tobą, co słychać? Wspaniale. Mówisz coraz lepiej. Tak, robię postępy. Jak się czujesz? Świetnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówisz po polsku? Nie wiedziałam. Tak, prowadzę biznes rowerowy z Polakami. Zacząłem w 2017 roku. Rowerowy? Tak. Super. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, ponieważ stawiają na jakość. Lubię z nimi pracować. Czy możemy zobaczyć twój piękny dom? Chodźmy. To jest właśnie tradycyjny dom omański. No ten jest dość stary, ale zobaczmy sobie, jak wygląda wewnątrz. This is Majlis, czy to jest Majlis? Right? Tak, przeznaczony głównie dla mężczyzn. Okej, to jest salon, po arabsku mówimy Majlis, ale to miejsce jest przeznaczone przede wszystkim dla mężczyzn. To właśnie męscy członkowie tej rodziny czy przyjaciele domu spędzają tutaj czas razem z Mohamedem. Zawsze tak robiliśmy. Odseparowaliśmy kobiety, ponieważ były zbyt wstydliwe i nie czuły się komfortowo. A kim jest ta słodka dziewczynka? To moja najmłodsza córka. Ile masz córek? Jak duża jest twoja rodzina? Mam 3 córki. Najstarsza ma na imię Majar. Ma 14 lat. Średnia ma 9 lat, a najmłodsza 5. Chciałabym zadać ci jeszcze jedno pytanie. Wiem, że w twojej religii można mieć nawet 4 żony. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad posiadaniem kolejnej? To dobre pytanie. Nie chciałbym mieć kolejnej żony, ponieważ musiałbym z nią dzielić to, co dzielę z obecną. Dodatkowo byłyby sobie równe. Więc musiałbyś wspierać je tak samo. Tak. A ja jestem szczęśliwy z moją żoną. Jest wspaniałą gospodynią. Dba o dzieci i gotuje. Jestem szczęściarzem.